Marzec. Pierwsze ciepłe promienie słoneczne. Wiosna, świeżo zaorana ziemia. Taki krajobraz wita nas, kiedy opuszczamy Poznań ulicą Biskupińską w stronę Kiekrza. Malownicze stare domy, z baśniowo unoszącym się dymem, to pozostałość po dawnej osadzie w dolinie rzeki Strzes. Taką nazwę nosił w czasach pierwszych plemion słowiańskich potok, którego wspomnienie zasila dzisiejsze mokradła wokół jeziora Strzeszyńskiego. Do przejazdu kolejowego, pamiątce po dawnym szlaku Paryż i Jekaterinburg, doprowadziła nas wąska, kręta droga. To szczególne miejsce, gdzie od ponad 100 lat spotykają się dwie bardzo ruchliwe stalowe drogi. Dwa przejazdy kolejowe, oddalone od siebie o kilkanaście kroków, a wszystko to schowane w cieniu i zaciszu głębokiej doliny. Wiele historii, jeszcze więcej tajemnic. To obowiązkowe miejsce odwiedzin każdego turysty. Dzień i w nocy, przez cztery pory roku toczą się po szynach ładunki z pobliskich kamieniołomów, odległych kopalni, transporty zwykłe i te objęte najwyższą tajemnicą, w eskorcie wojska i tajnych służb. Aby zobaczyć te najbardziej spektakularne, należy szykować się na nocne obserwacje. Za dnia możemy zobaczyć pozornie zwykłe pociągi towarowe lub pasażerskie. Z Kieksza jedziemy przez Starzyny, Rokietnicę, ulicę Dworcową w kierunku wsi Dalekie. Zniszczony wiatrak to pamiątka po dawnych osadnikach holenderskich, którzy przybyli na ziemię Wielkopolski wraz z pochodem armii Napoleona. Do dzisiejszych czasów zachowała się główna konstrukcja, zarys łopat wiatrowych oraz resztki mechanizmu głównego wału napędowego. Wierzbowa droga wiodła zastępy wojska napoleońskiego na wschód. W rozedrganym ciepłem pierwszego wiosennego słońca powietrzu widać jeszcze kroczących piechurów, szable przypięte do pasów, falujące frędzle u mundurów. Słychać melodię pieśni żołnierskiej. Krajobraz wielkopolskiej ziemi, o której sławny historyk polski Jan Długosz, piszący w wieku XV, na początku swego dzieła umieścił krótki rozdział. Dwie zaś rzeczy ma Polska cudowne i podziwienia godne, o których nie pojmuje, dlaczego milczy Solinus, opisujący bardzo starannie inne ciekawości świata. Ile że są prawdziwe i zasługują na wzmiankę jako dzieła twórczej potęgi przyrodzenia, niepośredniejsze bynajmniej od tych, które rzeczony Solin wymienia. Naprzód, iż na polach wsi Nochowa, blisko miasteczka Szremu, w diecezji poznańskiej, tudzież we wsi Kozielsko w obwodzie Pałuk, niedaleko miasteczka Łękna, rosną garnki wszelkiego rodzaju, same przez się, sztuką wyłączną przyrody i bez wszelkiej pomocy ludzkiej, kształtów rozmaitych, podobne do tych, jakie ludziom służą do domowego użycia. Słabe wprawdzie i miękkie, dopóki spoczywają w ziemi w swoich jamach rodzinnych, ale gdy się z nich wydobyte, na wietrze albo słońcu stwardnieją dosyć mocne. Są one rozmaitej postaci i objętości, niemal jakby sztuką garncarską wyrabiane. A co mi jeszcze dziwniejszym się wydaje, że płodność ich przyrodzona, jak uważano, nigdy się nie zmniejsza, chociaż ziemia nie była otwierana. Polnymi drogami, przez skrzyżowanie dróg we wsi Dalekie, ogrzewani ciepłym marcowym słońcem, docieramy do Tarnowa Podgórnego i dalej na południe. Dzika zwierzyna w parku krajobrazowym niewiele sobie robi z przejeżdżających nieopodal podróżnych. Trzeba o tym pamiętać, szczególnie przemierzając leśne odcinki drogi. W naszej ekipie w takich przypadkach zawsze towarzyszy nam doświadczony przewodnik, znający zwyczaje okolicznych zwierząt. Gęsto stłoczony las stanowi dogodne miejsce bytowania gatunków niebezpiecznych dla człowieka. Na otwartych polanach jesteśmy wystawieni na łatwy cel dla wygłodniałych po zimowym śnie zwierząt. Szerokie przestrzenie narażają nas na wyjątkowe niebezpieczeństwo. Czyżby tam się coś czaiło? Na szczęście to tylko znak drogowy. Znak drogowy to znak, że zbliżamy się do obszarów zamieszkałych przez człowieka. Opuszczamy te nieprzyjazne strony. Po drugiej stronie lasu napotykamy siedliska ludzkie. Zabytkowy pług,
Porzucony pospiesznie pośród pola oznacza, że sąsiedztwo dzikiej puszczy to niepewne terytorium. Niewielkie polodowcowe jeziorko, otoczone gęstwiną wierzb i topoli. Piramidy słomianych kręgów, ustawione na linii, z której wygłodniałe hordy dzikich zwierząt najczęściej atakują mieszkańców. Bezkresne dzikie pustkowia i sąsiadujące z nimi zabudowania tych, którzy postanowili siłą własnych mięśni i męstwem własnych serc zdobyć tę niebezpieczną krainę. Jednak ludzie nie są sami w walce przeciwko siłom natury. Oto kolonia pluszaków złotoczułkowych wygrzewa się na szczycie ceglanego ogrodzenia. Pozwoliła się nam sfilmować. Ciepło ziemskiego słońca jest okazją, by obserwować typowe dla społeczności złotoczułkowych zachowania. Palisada zwalniająca na szczycie ziemnego wału. Fragment lądowiska pobliskiej kolonii pluszaków złotoczułkowych. Górując ponad koronami drzew, wysoka na kilkadziesiąt metrów budowla okala wieś. Ten ważny punkt komunikacyjny to imponujący triumf wiedzy budowniczych nad siłami przyrody. Domowiona bestia. Nie podchodzimy bliżej. Czytamy wyraźne sygnały ostrzegawcze, zachowując bezpieczną odległość. Przez niebezpieczne lasy, wieś z kolonią pluszaków, docieramy do wierzchołka jeziora Niepruszewskiego. Schodzący lodowiec zasila wzbierające potoki. Wyschnięty latem rezerwuar ponownie wypełnił się wodą. Wokół zbiornika wiosną powraca życie. Cykl ten powtarza się od tysięcy lat. W miejscowości Cieśle znajdujemy liczne dowody na pradawną działalność człowieka. O tym, że zbiornik Niepruszewo miał kiedyś znacznie większe rozmiary, świadczy łódź Dłubanka z około 1700 roku przed naszą erą, którą wraz z pozostałością pomostu drewnianego znaleziono około 250 metrów od linii dzisiejszego jeziora. Kto z nas nie słyszał o tajnej bazie z okresu zimnej wojny w Cieślach? Dotrzemy do niej wzdłuż zachodniego brzegu jeziora. Z cyklu Nietypowe miejsce na postój. Pozostałość tajnej bazy z okresu zimnej wojny, przemianowana na żwirownię, wielokrotnie rozkopana i zakopana dla zatarcia śladów budowli i eksperymentów, jakie prowadzono na tym terenie w latach 70. Wyciągamy nogi, słuchamy szumu pobliskiej autostrady i wciągamy w płuca jony tego, co mieszali w próbkach radzieccy chemicy. Okrążamy południowy wierzchołek jeziora i udajemy się na północ, w kierunku jeziora Lusowskiego. Wschodnim brzegiem jeziora Niepruszewskiego wiedzie nasza powrotna droga, wierzbowymi traktami. W oddali półkolista srebrna konstrukcja to ośrodek badań nad sprawami, o które lepiej nie pytać i lepiej nic nie wiedzieć. Nie odważyliśmy się filmować z bliższej odległości. Od północy mijamy jezioro Lusowskie przez miejscowość Sady w stronę Kieksza. Na podróżnych czekają liczne starodrzewia, ustawione w rytmicznych szpalerach, a na końcu zawsze kobieta w białej kurtce jedzie na rowerze. Dalej w stronę Poznania, przez Kieksz, przejazd kolejowy. Do miejsca, gdzie stoi kapliczka.